Unin, niewielka miejscowość niedaleko Garwolina, a w niej mieszkańcy i przede wszystkim mieszkanki zrzeszone w kole gospodyń wiejskich uninianki. Lat młodości jest tak mało, za to starość lecze się. Jeszcze by się pofruwało, ale nie pasuje, nie. Używaj, dziewczyno, póki żeś młoda. Ja nie używałam, teraz mi szkoda. Panie z Unina nie tylko chętnie, ale i starannie pielęgnują pamięć o losach miejscowości, w którą wpleciona jest tragiczna historia II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w lesie opodal Unina podczas starcia z oddziałami hitlerowskich Niemiec zginęło 10 żołnierzy i podoficerów Wojska Polskiego. Staramy się nawiązywać do historii naszej miejscowości. Dbamy o nasz pomnik, który znajduje się w unińskim lesie. Co roku też wspólnie z mieszkańcami parafii organizujemy uroczystości religijno-patriotyczne przy wspomnianym pomniku. Nie może więc dziwić, że mottem działalności pań z koła gospodyń wiejskich w Uninie są słowa ocalić od zapomnienia. Odnoszą się one również do tradycyjnych smakołyków, bo w Uninie można zjeść nie tylko smacznie, ale i zdrowo. Panie chętnie same zbierają jagody, a później wykorzystują je do przygotowywania pysznych pierogów i oryginalnych soków. Doskonale się przy tym bawiąc. Cementujemy nasze przyjaźnie sąsiedzkie, koleżeńskie. Możemy spotkać się razem, wymienić doświadczeniami. Gotując, szydełkując i nie tylko. Gdyby młodość mi wróciła, rozum został ten, co mam. Już bym nic nie przegapiła, oj dziewczyny, mówię wam. Używaj, dziewczyno, póki żeś młoda. Ja nie używałam, teraz mi szkoda. Nie poszerzę się, jak młodość pójdzie w dal, a potem ci będzie żal.